Piętrzą się problemy związane z dotacjami dla szpitali Małopolski Zachodniej, a chodzi o niebagatelną kwotę 30 milionów euro. W związku z zaistniałą sytuacją w starostwie powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie dyrektorów szpitali i starostów powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego oraz chrzanowskiego. Przyjęliśmy formułę podziału środków wypracowaną pod koniec poprzedniej kadencji. Ale problemów nie brakuje. Dalej oddala nam się do niebotycznych granic możliwość sięgnięcia po te środki. I sami nie wiemy kiedy, a teraz jeszcze mamy wątpliwość, czy też ta kwota 30 milionów euro, która ma być przyznana na stricte szpitale powiatowe w Małopolsce Zachodniej, będzie dotrzymana. Tego dalej nie wiemy. Te problemy, o których żeśmy mówili, które de facto powodują, że możemy na przykład nawet tych środków nie otrzymać, które są, bo będziemy startować w konkursie z innymi podmiotami, no to jest problem dla naszych szpitali. Liczymy na współpracę i na presję starostów wszystkich w ramach konwentu, tak żeby no, zarząd województwa zmienił te zasady, ponieważ one są w trakcie w tej chwili konsultacji i uzgodnień końcowych. Będziemy się starać takie rozwiązania wypracować, żeby uzyskać efekt synergii, czyli połączona siła tych czterech powiatów sprawi, że wszyscy na tym zyskamy. Te pieniądze, o których mówiliśmy dzisiaj, no to są powiedzmy wirtualne, wszystko zależy od tego, jak zostanie ostatecznie te ramy aplikowania o te środki, jak zostaną ułożone. Wszystko od tego będzie zależało, ile globalnie, o jaką kwotę będziemy mogli się starać. W trakcie spotkania padła również propozycja zwołania konwentu wszystkich włodarzy powiatów województwa małopolskiego. Jako gospodarz dzisiejszego spotkania zostałem upoważniony przez trzech pozostałych starostów do poproszenia pana przewodniczącego konwentu starostów, starosta krakowskiego, pana Krzyworzekę, o zwołanie natychmiastowego konwentu w przyszłym tygodniu celem omówienia tych wątpliwości dotyczących sposobu podziału środków na szpitale powiatowe. Nie da się ukryć, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego mogłyby w znaczny sposób poprawić warunki w szpitalach powiatowych. Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ma już plany na wykorzystanie dotacji, o ile uda się ją pozyskać. Mamy dwa najważniejsze zadania. Pierwsze zadanie to jest modernizacja całego traktu porodowego, oddziału noworodkowego i ginekologii i drugi to jest modernizacja całej psychiatrii. To są dwa kluczowe zadania. Również jeżeli chodzi, chcielibyśmy zakupić dodatkowo sprzęt w zakresie diagnostyki onkologicznej. Już niebawem odbędą się kolejne spotkania starostów, w trakcie których toczyć się będą debaty na temat stanu i remontów dróg czy wspólnego zakupu energii elektrycznej. XVI kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się koncert finałowy trzeciego szkolnego konkursu piosenek Jacka Kaczmarskiego. Imprezę zorganizowali Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. Jest to koncert poświęcony pamięci Jacka Kaczmarskiego. To jest taki mój trochę konik, moje hobby. Ja od lat tutaj zajmuję się promocją twórczości Jacka Kaczmarskiego, ale ja myślę, że dla tych wykonawców no nie stanowiło to jednak aż takiego problemu. Oni się doskonale w tym sprawdzili, tylko może to jest też taka bariera. Ten Kaczmarski nie do wszystkich trafia, choć akurat do młodych ludzi bardzo często. On ma takie grono zwolenników, takich miłośników, którzy całym sercem, całą duszą tego Kaczmarskiego uwielbiają. No i ja tutaj przez ten konkurs próbuję również tych miłośników innych jeszcze znaleźć. Jak mówili nam uczestnicy, udział w konkursie nie był łatwy ze względu na trudny i ciężki charakter piosenek oraz wysoki poziom rywalizacji. Poziom jest bardzo zadowalający i myślę również, że on z roku na rok jest coraz wyższy. Jest to trzecia edycja konkursu. Ci wykonawcy naprawdę reprezentują już spore umiejętności, przynajmniej ci, których dzisiaj będziemy mieli okazję usłyszeć. Bez wątpienia konkurs z roku na rok ma coraz wyższy poziom i muszę przyznać, że ja bardzo długo bałem się o to, czy uda mi się dojść do koncertu laureatów i myślę, że to ta trema powoduje, że tylko lepiej wykonujemy. Sam z doświadczenia wiem, że kiedy nie ma tego stresu, nie ma tego napięcia, wcale nie gra się najlepiej. Dopóki kiedy jesteśmy zestresowani, ale potrafimy ujarzmić ten stres, to dajemy z siebie naprawdę wszystko. Było bardzo trudno. Poziom był bardzo wysoki, także jestem zaskoczona, że nasz zespół Kozetka dostał się tutaj i jestem naprawdę szczęśliwa, że nam to tak dobrze wyszło. To jest muzyka przede wszystkim bardzo liryczna, także musimy się skupić na tekście, myśleć o tym, o czym śpiewamy, pokazać te emocje, więc myślę, że to jest jeszcze trudniejsze niż pokazanie tej techniki, jaką śpiewamy.
Na koniec organizatorzy przygotowali program muzyczny. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W wykonaniu uczniów i absolwentów PZ nr 4 pod kierunkiem Jarosława Górnickiego. Dwudziestego kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe dla form muzycznych 28. Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2015. Tym razem na deskach OCK zaprezentowali się piosenkarze oraz instrumentaliści. Poziom zawsze jest wysoki, to znaczy jurorzy muszą się długo zastanawiać nad tym, kogo wybrać. I myślę, że Talenty Małopolski udowadniają, że dużo jest utalentowanej młodzieży, która śpiewa i robi to na naprawdę wysokim poziomie, dlatego że często, gdy słuchamy, to możemy się i wzruszyć, i zachwycić umiejętnościami niektórych. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby dalej kształcić swoje umiejętności, dlatego że większość uczestników gdzieś uczy się po prostu śpiewać i myślę, że z roku na roku ich poziom także się podnosi, widać to w wynikach corocznych. 5 osób przeszło dalej, to znaczy będą miały możliwość wystąpienia podczas finałów, które odbędą się w Dobczycach, no i jeszcze kilka osób zostało wyróżnionych. W zmaganiach konkursowych zmierzyło się 54 wykonawców z powiatu oświęcimskiego. Koncerty laureatów dla form muzycznych i tanecznych odbędą się w czerwcu 2015 roku w Dobczycach. Jesteśmy im winni pamięć i cześć. Pod takim hasłem odbył się Dzień Pamięci w PZ nr 9 w Kętach 22 kwietnia. Od 18 lat w Dąbrowskiej odbywa się uroczystość, której współtwórcami są członkowie Towarzystwa Miłośników Kęt oraz uczniowie i nauczyciele szkoły. Uroczystość co roku poświęcona jest wspomnieniu o absolwentach i nauczycielach wywiezionych 23 kwietnia 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. Mamy szczególną historię, jeśli chodzi o naszą szkołę, jako placówkę, jako miejsce. No niestety dzisiejszy dzień jest wspomnieniem tej raczej tragicznej karty historii, ponieważ związanej ze zgromadzeniem, wywiezieniem i pomordowaniem nauczycieli, co miało miejsce 23 kwietnia 1940 roku. Oczywiście odbyło się na rozkaz ówczesnego okupanta. Nie zapominamy o tych, którzy byli z tym miejscem, z tym terenem związani, ale przede wszystkim zapobiegamy temu, co się dzieje w chwili obecnej na świecie, bo być może to się wydaje niemożliwe, ale rzeczywistość jest taka, że właśnie takie działania to są takim elementem, który niweluje te zakłamania historyczne, które mamy w chwili obecnej świeżo w pamięci. Gośćmi honorowymi tegorocznego Dnia Pamięci były panie Jadwiga Momot i Stanisława Kruczała, córka i synowa Karola Kruczały, absolwenta seminarium nauczycielskiego i kierownika szkoły w Osieku Górnym. Tak się złożyło, że tatusia aresztowali, jak ja miałam 3 lata, prawie w dzień moich urodzin. Więc to wszystko, co ja pamiętam, to jest z opowiadań mojej mamy i mojego brata. Pamiętam może jeden taki dzień, w którym ktoś mamę ostrzegł, że możemy być też aresztowani. I tą jedną noc spędziliśmy na plebanii w Osieku. I może to, co mi utkwiło, to w pokoju tej pani gospodyni była piękna lalka i na śniadanie było kakao i bułka. Po złożeniu kwiatów i modlitwie pod tablicą pamięci umieszczoną w holu szkoły przybyli na uroczystość goście, obejrzeli spektakl przygotowany przez młodzież. W drugiej części uroczystości goście i uczniowie wysłuchali życiorysu Karola Kruczały, opracowanego przez panią Annę Chowaniak, wieloletniego przyjaciela szkoły. Myślę, że jest to niezwykle ważne zadanie starszego pokolenia, które jednak miało okazję zetknąć się z bezpośrednimi uczestnikami tamtych wydarzeń, bo tymi uczestnikami byli nasi rodzice, dziadkowie, a obecna młodzież nie miała lub rzadko ma okazję jeszcze takich spotkać, więc chodzi też i o wiarygodność przekazu. Chodzi też o twarde fakty historyczne, no i o to, aby byli czujni, aby w porę potrafili zapobiegać, jeżeli będą w życiu mogli, pewnym symptomom zła. Tak
określę to bardzo ogólnie.